Mamy rok 2005. Na rynku gier westernów dzieje się niewiele. Co prawda, firma Rockstar Games wydała rok wcześniej grę Red Dead Revolver, czyli pierwszą odsłonę z serii Red Dead, ale Redemption, ta gra, która skradnie serca wielu fanom gatunku, ukaże się dopiero za kilka lat. Call of Juarez, czyli polski tytuł, polski western, również jest dopiero w produkcji i ukaże się w 2006 roku. I właśnie w takim klimacie na rynek trafia GAN. Pierwsza gra, o której można powiedzieć, że jest to GTA na dzikim zachodzie. Tak się składa, że ja posiadam tę grę, mam ją w pudełku, co prawda nie jest to premierowe wydanie, tylko cykl Best of, no ale jest. Możecie zobaczyć jak to wygląda w środku. I postanowiłem sobie w tę grę zagrać. No, pudełkowej wersji nie instalowałem. Zainstalowałem wersję ze Steama, którą też już posiadałem. I dziś właśnie opowiem Wam coś nieco o tej grze, bo uważam, że na to zasługuje. Na pewno nie jest to Red Dead Redemption dla ubogich. Jest to gra dużo słabsza, ale moim zdaniem nie odbiega zbytnio od tego. Co równolegle oferowały gry z serii GTA. Jest to produkt mniejszy, bardziej kompaktowy, ale na pewno warty uwagi. Nawet dziś bawiłem się całkiem nieźle i o tym wszystkim właśnie Wam opowiem w pierwszym odcinku cyklu poświęconym Grom Retro. GAN zostało opracowane przez nieistniejące już studio Neversoft, które przed produkcją tego westernu zajmowało się głównie serią Tony Hawk. Wyzwanie było więc spore, ale moim zdaniem deweloperzy zdali ten egzamin. Jak na klona GTA przystało? Mamy tu otwarty świat w trybie TPP, fabułę podzieloną na misje, różne aktywności poboczne, no i oczywiście sporo broni do wyboru. Z pierwowzoru nie przeniesiono tak naprawdę jedynie systemu wykroczeń więc można zabijać wszystkich jak leci i nie obawiać się o to, że przyjadą stróże prawa. Wyjątkiem są miasteczka, bo jeśli tam zaczniemy za bardzo kozaczyć, to pojawi się kilku wrogów, żeby wybić nam te pomysły z głowy. Wystarczy ich jednak zabić, żeby wszystko wróciło do normy. Misji w głównym wątku fabularnym jest tylko 18, a zanim na dobre otworzy się przed nami cały dostępny świat i Colton zostanie spuszczony ze smyczy, Wykonamy już takich misji sześć. Fabuła pędzi na złamanie karku i co chwilę zaliczamy jakiś twist. Przykładem może być segment w miasteczku Empire, gdzie najpierw przyjmujemy posadę stróża prawa, w kolejnej misji zostajemy przez tego szeryfa zdradzeni, a później lądujemy w więzieniu, uciekamy z niego i przyłączamy się do lokalnego ruchu oporu. Tempo tej opowieści jest po prostu zawrotne, dlatego dobrze jest zająć się aktywnościami pobocznymi. Nie tylko dlatego, żeby bohater urósł w siłę, ale przede wszystkim dlatego, żeby zbyt szybko tej gry nie ukończyć. Krótka fabuła boli tym bardziej, że twórcom udało się zaciągnąć do studia nagraniowego kilku znanych aktorów. W rolę ojca naszego bohatera wcielił się Chris Christopherson, głównego złola zagrał Lance Henriksen, bezwzględnego pastora ożywił Brad Durif a klejowi głosu użyczył Tom Skerritt. Tutaj od razu porcja wiedzy bezużytecznej, bo tych trzech ostatnich wymienionych panów wystąpiło w filmach z uniwersum obcego. Ale co najlepsze, każdy z nich w innym. Jeśli chodzi o głównego bohatera, czyli Coltona White'a, to tutaj produkuje się Thomas Jane. Nie jest to wybitny aktor i w grze to wyraźnie słychać. Słychać również to, że pan Jane był kiedyś paniszerem. Wystąpił on w całkiem niezłym filmie z 2004 roku, a także w wydanej rok później grze, nad którą kiedyś też się pochylę, bo zwyczajnie bardzo ją lubię. Jest coś zabawnego w fakcie, że ten sam aktor zagrał dwie główne role w grach, które ukazały się na rynku w tak krótkim czasie. Niestety w obu produkcjach Thomas Jane gra praktycznie tak samo, dlatego słysząc Coltona cały czas słyszałem Shera. Była mowa o krótkim wątku fabularnym to teraz coś nieco o aktywnościach pobocznych, których jest całkiem sporo, jak na tak małą grę. Możemy pobawić się w łowce nagród, zatrudnić się na farmie, czy wcielić się w rolę kuriera. Misje poboczne są krótkie, ale dość zróżnicowane. Na przykład na wspomnianej wcześniej farmie zaganiamy bydło do zagrody, innym razem poszukujemy skradzionych koni, ale są też misje polegające na tępieniu wilków atakujących trzodę. Zlecenia zwiększają nasze współczynniki, a także dostarczają pieniędzy, które z kolei wydajemy na rozmaite przedmioty u sprzedawców. Te przedmioty ulepszają różne rzeczy. Kasę można też zdobyć w otwartym świecie. O ile zakupimy kilow i dobierzemy się do złóż złota, które są widoczne z odległości kilometra. Sam świat jest niestety bardzo mały. To bardziej Geta Vice City niż San Andreas. Można go przejechać na koniu w niespełna 3 minuty, a to i tak tylko wtedy, jeśli nie będziemy cisnąć naszego konia ostrogami, które daje chwilowe przyspieszenie. Być może dałoby się ten mały obszar przeżyć, gdyby nie to, że jest on też zaskakująco pusty. Nawet w miasteczkach niewiele się dzieje, widać kilku przechodniów na krzyż. A co dopiero na otwartej przestrzeni. Tutaj Studio Neversoft okazało się wyraźnie słabsze od Rockstara. Pamiętajmy, że GAN został wydany rok po Geta San Andreas, już wtedy liczyło się na więcej. Gra ewidentnie stawia na akcję, a przede wszystkim na strzelanie. Większość misji to likwidowanie znacznie liczniejszych zastępów wrogów, którzy szybko przestają być wyzwaniem. Pod tym względem GAN to produkcja lekka, łatwa i przyjemna bo zginąć jest tutaj naprawdę trudno, chyba, że idzie się na totalny żywioł i nie dba o regularne uzupełnianie straconej energii życiowej. W mordowaniu pomagają liczne środki zagłady, czyli pistolety, strzelby, karabiny, dynamit, a także butelki ogniste, które dzisiaj znamy pod nazwą koktajle Mołotowa. Jest nawet obowiązkowy w westernach Gatling Gun, choć z niego akurat nie będziemy strzelać zbyt często, bo pojawia się tylko w kilku misjach. Ciekawostkę stanowi fakt, że twórcy zerżnęli z Red Deada tryb zabójczej precyzji. Działa on bardzo podobnie, pozwalając strzelać do przeciwników w zwolnionym tempie, choć akurat w Gun nikogo nie oznaczamy. Oczywiście Red Dead Redemption ukazało się 5 lat później, ale pamiętajcie, że Dead Eye to tak naprawdę wynalazek Rockstara, bo pojawił się on już w wydanym wcześniej Red Dead Revolver. W Gun ten tryb zamienia każdą strzelaninę w krwawą jatkę, bo jego naładowanie nie stanowi problemu i można z niego korzystać praktycznie na okrągło. A propos krwawej jatki, Gun to gra cholernie wręcz brutalna. Deweloperzy ewidentnie postanowili nie pieprzyć się w tańcu, więc w cutscenkach widzimy różne mocne sceny, na przykład scenę podrżnięcia gardła brzytwą. W gameplayu headshoty często rozwalają całą głowę, zwłaszcza jeśli użyjemy strzelby lub karabinu, a jeśli głowa przetrwa, to martwego oponenta można oskalpować nożem. W roli przeciwników czasem występują zwierzęta, jak wspomniane wcześniej wilki, ale przede wszystkim są to ludzie, również Indianie. Obecność rdzennych mieszkańców Ameryki w tej grze wywołała zresztą swego czasu trochę zamieszania, bo do Gana przyczepiło się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Indian. Były petycje, były bojkoty, ale gra i tak nie została ostatecznie wycofana ze sprzedaży. Firma Activision ograniczyła się do typowego w takich sytuacjach oświadczenia czyli przeprosiła tych, którzy mogli się poczuć urażeni i powiedziała, że w sumie to nie miała złych intencji. Grafika jaka jest, widzicie na ekranie. Trójwymiarowe gry z tamtych lat starzeją się źle i GAN nie jest tutaj wyjątkiem. Istnieją co prawda mody poprawiające tekstury, wprowadzające obsługę panoramicznych ekranów i zmieniające paletę barw, ale to tylko drobna kosmetyka w porównaniu do tego, co jest dostępne dla innych podobnych produkcji. Tych nakładek jest zresztą bardzo mało, na Nexusie naliczyłem ich 7, bo Gun hitem wielkim nie był, i mało kto miał ochotę poprawiać go po latach. Niewielkie zainteresowanie dość dobrze oddaje liczba recenzji na Steamie, bo jest ich raptem 1500, a w piku grało maksymalnie ponad 150 osób. Ten rekord ustanowiono 9 lat temu, zakładam, że właśnie wtedy Gun trafił na Steam'a. Na plus można natomiast zaliczyć muzykę, którą skomponował Christopher Lennertz. Trzeba przyznać, że z tego zadania wywiązał się bardzo dobrze, bo tego soundtracku po prostu świetnie się słucha, zarówno w grze, jak i poza nią. Ogólnie GAN wyróżnia się bardzo dobrą atmosferą, tą taką szeroko rozumianą. Choć dziki zachód w tej grze jest chyba najbardziej stereotypowy z możliwych, a świat zionie pustką, to klimat jest tutaj jak najbardziej w porządku. Po premierze gra uzyskała średnią ocen na poziomie 75% i uważam, że jest to bardzo uczciwa nota. Gan jest ogólnie produkcją przyzwoitą i choć można się przyczepić do kilku rzeczy, ja się w sumie przyczepiłem w tym materiale. Jako całość tak ogólnie zwyczajnie daje radę. Sam wróciłem do niego po latach z czystą głową i muszę powiedzieć, że nie żałuję. Gra jest na tyle krótka, że nie zdążyłem się zmęczyć, a że dzieje się sporo, to też trudno narzekać na nudę. Powinienem odpalić przede wszystkim ci, którym nie straszna jest ta grafika rodem z minionej epoki, którzy potrafią zachować dystans do tego, co widzą na ekranie. Seria Red Dead Redemption zawiesiła poprzeczkę później wysoko, więc GAN tak naprawdę nie znajduje się na tym poziomie, ale jego zaletą jest to, że ukazało się w czasach, kiedy pierwszy western od Rockstara był zwykłą, prostą, niezbyt ambitną strzelaniną. Pod tym względem GAN oferuje jednak dużo, dużo więcej. Jeśli chcecie dzisiaj kupić GAN, to możecie to zrobić zarówno na Steamie, jak i na Gogu. Steam jest tutaj lepszą opcją, bo gra kosztuje niewiele ponad 60 złotych. Na Gogu jest to złotych ponad 80. Można też spróbować wyrwać grę w promocji. Na jednej z wyprzedaży widziałem, że była za 15 złotych, więc jest to naprawdę atrakcyjna cena. Ja dziękuję Wam wszystkim za uwagę i już teraz zapraszam Was na kolejne odcinki tej serii. Lubię stare gry, lubię stare westerny i zapewne jakiś stary western jeszcze się w tym cyklu pojawi, ale następnym razem przyjrzymy się jednak czemuś w zupełnie innym klimacie. Będzie to klimat Lovecraftowski. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za to, że oglądaliście ten film do końca. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.